Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się, co kryje się pod moją pokrywką. Wow, to słodka gaśnica. Muszę jej natychmiast spróbować. Jest pyszna. Chcę jeszcze. Szkoda, że tak mało. Potrzebuję dokładki. Chyba zaraz zjem swoją rękę. Wow! Teraz ty, Emma. Dobra. O, mam to samo. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra. Nie trafiasz do buzi. Masz rację, to nie działa. Chociaż i tak jest pyszne. Myślę, że musimy połączyć siły. Otwórz buzię, a ja będę pryskać. Ale nie to, co myślisz. Pora na piana party. Nie wiem, dlaczego jestem cała w pianie. Nie mam pojęcia. Co za pech. Sprawdźmy razem. Wow! To hot dogi. Ja mam niebieską kiełbaskę, a ty czerwoną. Wow! Proponuję, żebyśmy jak najszybciej to zjadły. Wow! Zacznę od sosu. Lubię dużo keczupu. To idealny hot dog. Dobrze, że został jeszcze sos. Jego też zjem. Skończyłam. No to moja kolej. Nie mam zaufania do niebieskiego keczupu. Ale nic na to nie poradzę. Będę musiała spróbować. No, wygląda nietypowo. Niepotrzebnie się bałam. Jest pyszne. Nieoczekiwanie. Ojej. Co się z tobą dzieje, Emma? Jestem zachwycona. O, zrobiłam się zupełnie niebieska. To straszne. Czy tylko mi się wydaje, że to jest muszla klozetowa? No, nie wygląda to apetycznie. Coś jest w środku. Muszę się temu lepiej przyjrzeć. Już wiem! To strzelająca posypka. Zamierzam zanurzyć w niej mojego lizaka. To takie przyjemne uczucie, kiedy strzela na moim języku. Chcę więcej i więcej. O, tu jest jeszcze jeden lizak. Wezmę oba naraz. Widzę, że ci się podoba. Jeszcze jak! Ech, dopiero się rozkręcam, a lizaki już się skończyły. W takim razie sprawdzę, co ja mam. Tak myślałam. Też dostałam niebieską toaletę. Dlaczego to spłukałaś, Mary? Tam była posypka. Już nic nie ma. Nie szkodzi, zemszczę się. Przemyśl swoje postępowanie, a ja tymczasem zjem moje lizaki z twoją posypką. To jest naprawdę dobre. Nie mogę się oderwać. Wow, jakie długie cukierki! Szczęściara! Ciekawa, jak smakują. O, są świetne! Przypominają mi pałeczki do perkusji. No daj czadu, Mary! Ale super! Brawo, świetnie ci poszło.
Ojej, zawstydzasz mnie. Przejdźmy lepiej do twojego talerza. Okej. Tak jak myślałam. Niebieskie cukierki. Jestem pewna, że są tak samo dobre jak twoje. Chcę jeszcze. Tak bardzo mi posmakowały. Co to jest? Emma, szybko spójrz na talerz. Boję się. To chyba wąż. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To świeże truskawki. To się nazywa szczęście. Tylko spójrz, jakie dojrzałe. Pachną latem. No, jestem nawet trochę zazdrosna. Mam pomysł. Voilà. I maseczka z truskawek gotowa. Mogę jednocześnie się relaksować i jeść. To świetny pomysł. Mam nadzieję, że ja też mam truskawki. I miałam rację. Chyba zrobię truskawkowe smoothie. Potrzebuję blendera. Wrzucam do niego truskawki, przykrywam pokrywką i włączam na pełną moc. Gotowe! Niebieskie smoothie. Musisz przyznać, że wygląda super. Brak mi słów. No przepiękne. Pozostaje tylko spróbować. Czuję smak niebieskiej truskawki. Jest taki niezwykły i orzeźwiający. Orzeźwiający? No to może dodam do twojego koktajlu nieco ostrości. Zobaczymy, co teraz powiesz. Oj, dlaczego to jest takie ostre? Pomocy! Moja buzia płonie! Nie miałam z tym nic wspólnego. Tym razem ja zacznę. Niebieskie róże, jakie wspaniałe. I są jadalne. Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Są takie słodkie. Nawet szkoda mi je jeść. Ale nie mogę się powstrzymać. Bardzo słodkie, po prostu super. Mogę spróbować? Jasne, że nie. No i wcale nie chcę. Sprawdzę, co ja mam. Prawdziwe róże, jakie piękne. Ja też chcę prawdziwy bukiet. Sorry, ale ten jest mój. Co ty robisz, Mary? Dbam o moje kwiatki, żeby cieszyły mnie jak najdłużej. Chyba jednak podkradnę sobie jeden. Hej, zabieraj ręce. Dobra, dobra. Więcej nie będę. No, mam nadzieję. To słodki żel. U mnie też, tylko czerwony. Pewnie wiśniowy. Spróbujmy. Wow, jakie fajne łyżki. Mnie też się podobają. Myślę, że żel będzie w nich smakował jeszcze lepiej. Jak pięknie się leje. Sorry, ale nie mogę się powstrzymać. Znowu wszystko zepsułaś. Nie zepsułam, tylko spróbowałam. A teraz zamierzam spróbować mój wiśniowy żel. Wcale nie potrzebuję do tego łyżki. Zjem ją na sam koniec. Chciałam ci zaproponować, żebyś dokończyła mój żel. Chętnie.
częstuje cię, choć nie dokładnie tym, czym myślisz. Co powiesz na pastę do zębów? Jesteś taka miła, Emma, dziękuję. Smakuje obrzydliwie. Ups, myślałam, że ci się spodoba. No, sprawdźmy razem. Cukierki! Wow! Tak, ale super! Jestem gotowa, żeby spróbować jako pierwsza. Spójrz, ile ich jest, a w zestawie jest też słodki żel. Rozpakuję je. Gotowe! Zaczynajmy! Ciekawe, jaki smak ma ten żel? Podoba mi się, ale nie do końca wiem, jak smakuje. Może jak klej. Zobaczymy, czy teraz dasz radę spróbować swoich cukierków. Dobra, czas zabrać się za słodycze i szybko je zjeść. Świetne połączenie. Jestem gotowa, żeby kontynuować. Chodź szybko do mnie, cukireczku. Przykleił się. Wygląda na to, że tak. Auć, moje czoło. Coś ci nie wyszło. Ty to specjalnie zrobiłaś. Wiedziałam. Przestań płakać, to psuje mi apetyt. Ja też chcę spróbować moich słodyczy. Czerwony żel i czerwone cukierki. Jestem pewna, że to będzie pyszne. No to ciekawe, co powiesz na to. Poczęstuj się moją starą gumką do ścierania. Jakie to pyszne. Zjem wszystko do ostatniego kawałka. Jest nie tak. To chyba jakaś podróbka, a nie moje cukierki. Jesteś taka spostrzegawcza, Mary. Obraziłam się na ciebie. Coś mi mówi, że czeka mnie coś pysznego. A ja wręcz przeciwnie. Myślę, że w tym pudełku jest coś bardzo ostrego. A nie chcę, boję się. Daj spokój, nie przejmuj się. Nawet jeszcze nie spróbowałaś. Pozwól, że dam ci trochę czasu i zacznę pierwsza. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w strzykawce. Wow, pyszny deszczyk, świetnie! Masz rację, jest pyszny. To znaczy, że w środku tej torebki czeka na mnie również coś pysznego. Jak na razie wygląda to jak jakiś proszek. On strzela, ale super! Ojej, co za efekt! Podoba mi się to, naprawdę fajne uczucie. Chyba zjem to wszystko naraz, wtedy efekt będzie jeszcze lepszy. Ojej, chyba przesadziłam, aż mnie wykręca z tego wszystkiego. Coś jest nie tak z tym proszkiem. Nie sądzę, że twój język powinien być taki niebieski. Przesadziłaś. Dokładnie, pomóż mi. Trzeba tylko zmyć to niebieskie coś. Dzięki bardzo, to naprawdę pomogło. Myślałam, że zostanę z tym niebieskim językiem do końca życia. Suzy, już czas, żebyś i ty zobaczyła, co masz w pudełku. Ale ja wiem, co tam jest. Jestem pewna, że w środku będzie coś bardzo ostrego. Uwielbiam chipsy, ale ten mi się nie podoba. Mam złe przeczucie. Tak jak mówiłam, prawie stopił mi się język. Nie, nie chcę tego jeść. Rozumiem, ale zasady mówią jasno. Musisz to zrobić. W przeciwnym razie, po co w ogóle gramy w tę grę? Dobra, ale jeśli wybuchnie pożar, to będzie twoja wina. Oj, oj, już czuję, że zbliża się coś bardzo nieprzyjemnego. Dziwne, coś długo jej nie ma. A, chyba ją widzę! Jestem!
To był najstraszniejszy i najdłuższy lot w moim życiu. Prawie mnie zabiłaś jak mogłaś. Nie krzycz, to jest bardzo zabawne, podobało mi się. No, no, to chyba jakiś krokodyl. Wygląda słodko, ale co on robi? Ups, to przezabawne. On naprawdę zachowuje się jak żywy. Suzy, mój krokodyl, chce cię ugryźć. Nie mam czasu, muszę podnieść pokrywkę. Twój klosz może poczekać, krokodyl i tak cię ugryzie. To boli. Mówiłam ci, żebyś mnie nie dotykała i zabierz stąd swojego krokodyla. To chyba nie jest zwykły krokodyl. Na zewnątrz krokodyl, a w środku smaczny lizak. To będzie mój lizak. Nie, nie, teraz ja go mam. Lepiej zobacz, co masz pod pokrywką. To prawda. Na mnie też może czekać coś pysznego. Ups, nie, to nie jest smakołyk. To przycisk. Może jak go nacisnę, to pojawi się coś fajnego. Co się dzieje? Boję się. Co to jest? Dlaczego wszystko jest takie dziwne? Słuchaj, to jakieś cukierki. Co ty robisz? Dlaczego mnie oklejasz? Myślę, że to dlatego, bo to jest coś bardzo szkodliwego. Mówi, że można jeść tylko w rękawiczkach. Dziwne. Dlaczego nie można tego dotykać, ale można jeść? No to spróbuj, powiesz, jak smakuje. Okej. Z jakiegoś powodu nie mam ochoty na jedzenie. Ale mam nadzieję, że to tylko jakieś smaczne słodycze. O fu, jakie to jest kwaśne! Lubię kwaśne cukierki. Jeśli ci nie smakują, to sama je zjem. Pyszne, chcę więcej. Jess, dlaczego tak dużo ich zjadłaś? Dziwne uczucie, nigdy wcześniej tak nie było. Coś jest ze mną nie tak. Przecież zjadłaś całą puszkę tych kwaśnych cukierków, a nie można ich nawet dotknąć. Muszę się ukryć w bezpiecznym miejscu. Spójrz, ten cukierek wypala dziury w krześle. Czy możesz sobie wyobrazić, co dzieje się z tobą? Już nigdy więcej ich nie zjem. Dziwne, mam tu jakiś sedes i co mam z nim zrobić? A ja mam żelkowe oczy i to nie jedno, a całą górę. To naprawdę super, ale co ja mam zrobić z toaletą? Ty sobie pomyśl, a ja zjem w tym czasie moje smakołyki. Chcę sprawdzić, jak dobre są. Wow, w środku mają tak dużo pysznego syropu. Same żelki też są całkiem niezłe. Spójrz, nie tylko można jeść oczy, ale można się nimi też bawić. Wyglądają, jakby były prawdziwe. Wolę je jednak zjeść i to wszystkie naraz. Fajnie, i jak to smakuje? To jest naprawdę dobre. Ojej, za dużo ich zjadłam. Utknęło mi w gardle. Pomóż mi! Co mam zrobić? Jak mogę ci pomóc? Wiem, kiedyś coś mi utknie, używam przepychacza do rur. To nieco inna sytuacja, no ale... Gotowe! Chyba uratowałam ci życie. Tak, dzięki wielkie. A teraz wypróbuj swoją toaletę. Co to w ogóle jest? Racja, najwyższy czas, żeby to sprawdzić. Do czego służy ten sedes? Nie wiem, ale wiem dokładnie, do czego służą te chupa chupsy. Zawsze można polizać coś pysznego i tym razem jest podobnie. Fajnie, że są dwa. A gdzie się podział drugi? Chci wózka, lizakiem się nie podzielisz? Nawet nie zapytałaś o pozwolenie, złodziejko. Jak bez lizaka spróbuję posypki, która jest w toalecie? To jest kwaśne. Nadaje lizakowi fajnego posmaku. Skoro nie mogę mieć lizaka, to chociaż spróbuję tej posypki. Założę się, że jest naprawdę dobra. Ojej!
Przepraszam, to niechcący. Nie martw się, zaraz ci pomogę. To moja wina, więc ja się tym zajmę. To dość trudne, więc potrzebuję pomocy. Dzięki. Mówiłam, że ci pomogę. Wspaniale, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Mogę pierwsza podnieść klosz? Naprawdę chcę wiedzieć, co tam na mnie czeka. Co za niespodzianka, cała masa truskawek. Właśnie truskawki to moje ulubione owoce. Mogę więc zjeść ich tyle, ile tylko zmieszczę. Ale samo jedzenie jest nudne, trzeba znaleźć lepszy sposób. Na przykład taki. Prawdziwa owocowa sztuczka. Co o tym myślisz, Jess? To niesamowite. Podoba mi się. A to jeszcze nie wszystko. Mogę je podrzucać ile zechcę, a potem je łapać. To takie zabawne. Chyba Suzy nie będzie miała nic przeciwko, jeśli ja też spróbuję jednej truskawki. Oczywiście, że będzie. Więc zanim się naprawdę zdenerwuję, oddaj mi ją. Zabrałaś mi truskawkę, nie wstydź ci? Chciałam tylko zjeść coś pysznego. No to podnieś klosz i sprawdź, czy masz tam coś smacznego. Właśnie, genialny pomysł. To lizak. Taki duży i taki ładny. Ciekawe, co jest w środku. A, to karaluch. Fu, ja na pewno tego nie zjem. Czego się boisz? Karaluch jest w środku i nie może się nawet ruszyć, więc zjedz to, pomogę ci. I jak? Mówiłam ci, że nie ma się czego bać. Tak, jak na razie jest w porządku. A, karaluch jest na patyku! Gdzie? Mówiłam, wiedziałam, że będzie naprawdę źle. Dorwę tego karalucha, zaraz załatwię go kapciem. A masz! O nie, teraz usiadł na kapciu, wyrzucę go. O, zniknął. O nie, jest tutaj, siedzi mi na głowie, uratuj mnie. Spokojnie, jeśli twój kapecz nie dał sobie rady, to mój, który jest o wiele większy, na pewno wykończy tego karalucha. Ups, no przynajmniej nie ma karalucha. Pachnie jak czekolada. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Moja fontanna zrobiła się serowa. How sweet! Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Let's go! Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie! Boję się gryzoni! Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Zostałam tylko ja. Zaczynamy, misiu. Fontanna zrobiła się niebieska. Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuję. Co za szczęście. Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę.
Jadmy! Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? What the? Czy co, mój palec? Jak on to robi? Wow! Ale fajnie! Teraz mam super moce! Kto tu jest? A, słabo mi! Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Czeka na nas coś magicznego. Okay. Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. Here we go. To burgery. Awesome. Wyglądają niesamowicie. Cool. Ringo, I love you. Yeah. Wręcz się zakochałam. What? Jest jedno ale. Burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. Let's go. No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Yahoo! Fantastic! Great! Zrobił się słodki. How sweet! To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. Oh my God! Wow! To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Teraz to kawałek lodu. What? Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. It's my turn. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Yahoo! Hey, you. Co za paskudny zapach. No, please. Tylko nie to. To ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe. Nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? What? A, tu są. Oh my God! Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hey! Okay. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich polewę. Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się! No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec.
To jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości.